Rozmowy o Polsce, Leszek Szymowski, witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Ryszard Opara, założyciel, właściciel portalu Nowy Ekran. O portalu Nowy Ekran i o Tobie stało się głośno w 2010 roku. Przyjechałeś z Australii po wielu latach pobytu. Skąd pomysł, żeby założyć portal internetowy? Skąd pomysł, żeby się zaangażować w działalność polityczną? To wynika właściwie z historii mojego życia, ponieważ ja kończyłem studia w Polsce, jestem lekarzem medycyny. Ale większość swojego dorosłego życia spędziłem w Australii, w Nowej Zelandii, w Stanach Zjednoczonych, w wielu innych krajach, bo byłem trochę też i we Francji, w Niemczech. Można powiedzieć, że znam cały świat i wiem, jak ten świat funkcjonuje. W latach 80. i 90. założyłem w Australii dużą firmę, która prowadziła prywatne szpitale, budowała domy opieki dla osób starszych, przychodnie medyczne, tak zwane 24-Hour Medical Center. Firma działała pod nazwą Alpha Healthcare Limited. Ale na początku lat 90. zostałem przekonany przez parę osób, żeby wrócić do kraju i zająć się tutaj, żeby zrobić coś dla kraju. I wtedy po raz pierwszy wróciłem do Polski, to był 93-94 rok. I rzeczywiście doszedłem do wniosku, że Polska, ja jestem patriotą i Polska jest dla mnie bardzo ważna i chciałbym coś w naszym kraju tutaj zrobić. Po pewnym czasie jednak okazało się, że to, co się dzieje w naszym kraju, jest zupełnie odmienne od tego, jak ja sobie wyobrażałem, jak będzie mogła funkcjonować Polska. I po paru latach, niestety, miałem bardzo przykre doświadczenia. Zostałem w pewnym sensie oszukany przez instytucję finansową, przez bank. Ja nie wiem, czy mogę wspomnieć tutaj nazwę tego banku. Natomiast była to taka sytuacja, w której bank, który był największym kredytodawcą spółki akcyjnej notowanej na giełdzie, zarekomendował, a jednocześnie udzielił kredytu na zakup akcji tejże spółki. Działo się to w czasie, kiedy spółka rozważała wniosek o upadłość i wkrótce po mojej inwestycji za rekomendacją banku spółka zgłosiła wniosek o upadłość. Było to dla mnie olbrzymim zaskoczeniem, dlatego że bank rekomendował tę spółkę, bank był kredytodawcą i nie mogłem zupełnie tego zrozumieć. Inwestycja ta spowodowała, że poniosłem bardzo duże straty. Wyjechałem do Australii i tam w Australii, w procesie sądowym, dopiero dowiedziałem się, że bank działał całkowicie niezgodnie z prawem. Był to bank Pekao S.A., jeden z największych polskich banków, a więc instytucja zaufania publicznego. Okazało się, że bank działał w konflikcie interesów. Bank nie ma prawa udzielać kredytu ani rekomendować zakupu akcji spółki, w której bank jest kredytodawcą, bo to jest konflikt interesów. I to jednocześnie, to jest karalne, to jest przestępstwo, za to siedzi się. To po angielsku nazywa się insider trading i to jest absolutnie zabronione w krajach takich jak Australia, Stany Zjednoczone, Anglia, Niemcy. Tym bardziej, że właśnie w tym samym czasie bank wycofał wszystkie kredyty z tej spółki. Spółka była Elektrim S.A. I to, ten fakt oraz wyrok Sądu Najwyższego w Australii, który potwierdził oszustwo banku, przekonał mnie, że moja rola, moje następne lata życia powinienem spędzić w Polsce. Doszedłem do wniosku, że Polska jest krajem bezprawia, że Polska jest to kraj, w którym tak naprawdę rządzą ci, którzy mają pieniądze, bo ci mają władzę, ci są ponad prawem, dyktują warunki życia. I ja doszedłem do wniosku, że moim zadaniem jest życie w kraju i próba spowodowania odpowiednich zmian. Tak jak wspomniałem, Polska jest krajem bezprawia. Ja to doświadczyłem na własnej skórze i ja bym chciał tę rzeczywistość zmienić. I stąd pomysł na Nowy Ekran. Stąd pomysł na Nowy Ekran, dlatego że moim zdaniem
przyszłość w ogóle przekazu informacji, przyszłość przekazu edukacji i interakcji pomiędzy ludźmi jest w internecie. Powstała platforma, która jest platformą bez cenzury, obowiązuje pewien regulamin, nie wolno nikogo obrażać, nie wolno rzucać oszczerstw, nie wolno kłamać. Natomiast każdy ponosi odpowiedzialność za to, co pisze, prawda? I ta platforma pisze o, porusza tematy, dialog, to tam jest dialog społeczny dotyczący sytuacji właśnie w naszym kraju. Tak jak ona jest. Ty w swoich pierwszych publikacjach na Nowym Ekranie bardzo krytykowałeś system bankowy w Polsce. Tam twierdziłeś nawet, że ten system bankowy jest tak naprawdę od samego początku do samego końca zły. Mógłbyś to przybliżyć? O co chodzi? Jakie są twoje recepty na zmianę systemu bankowego w Polsce? W ogóle trzeba zwrócić uwagę na to, że Polska przez ostatnie 20 parę lat, czyli właściwie od 1989 roku, doświadczyła bardzo wielu nieprawidłowości. To, co się stało w ostatnich 23-4 latach, to jest jedna wielka grabież majątku narodowego. To jest jednocześnie prywatyzacja, która odbywa się kosztem interesów naszego kraju, ludzi, społeczeństwa, obywateli. W rezultacie tej prywatyzacji, proszę zwrócić uwagę, że 85% banków, tak samo jak zresztą na przykład sieci handlowe, znajduje się w rękach niepolskich interesów. A banki są instytucjami do zarabiania pieniędzy. To nie są instytucje, które obliczone są na to, żeby pomagać obywatelom. One mają jeden interes, zarobić pieniądze. Oczywiście, jeżeli sytuacja w kraju sprzyja temu, to oni będą zarabiać te pieniądze w każdy dowolny sposób, prawda? Czy to jest zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem, to jest już decyzja rządu. Natomiast jeżeli rząd na tego typu działania pozwala, to niestety to się bardzo źle odbija na naszym kraju. System bankowy w naszym kraju jest niewłaściwy. Ja bym powiedział, że to jest chore, to jest niemożliwe, żeby takie sytuacje, jakie dotknęły mnie, ale nie tylko mnie, bo ja znam wiele osób, które doświadczyły podobnego traktowania klientów banku przez te właśnie banki. I banki w naszym kraju są ponad prawem. To się musi zmienić. Proszę zwrócić uwagę, że w Polsce jest instytucja Komisja Nadzoru Finansowego, prawda? Jest Związek Banków Polskich, ale to jest wszystko finansowane przez te właśnie banki, które same decydują, jakie powinno być prawo, które zezwala im na tego typu działalność. Kiedy artykuły krytykujące banki i cały system bankowy zaczęły się pojawiać na Nowym Ekranie, czy to się spotkało z jakąś reakcją ze strony banków? Czy były jakieś próby nacisku, próby na przykład zaoferowania dobrze płatnych reklam, żeby tylko nie pisać o tym, że w bankach jest źle? Czy może były jakieś groźby, obietnice kierowania spraw do sądów? Jak banki na to reagowały? Bo przecież Nowy Ekran miał w tamtym czasie bardzo dużą poczytność. Nowy Ekran miał bardzo dużą poczytność. Mieliśmy dziennie kilkaset tysięcy czasem wejść, prawda, czy tego. Natomiast wydaje mi się, że w interesie banków leży, żeby ten temat w ogóle schować pod dywan, zamieść pod dywan, żeby to w ogóle nie było poruszane. Dlatego, że wszelka dyskusja publiczna na ten temat jest wbrew ich interesom. To się wszystko odbywa w zamkniętych gabinetach i w ogóle bez żadnego naprawdę wpływu ani władz państwa, ani wpływu społeczeństwa, ani bez żadnej kontroli. Także ja nie twierdzę, że banki tego nie zauważają, natomiast banki nie są zainteresowane. Proszę zresztą zwrócić uwagę, że jak wróciłem do Polski w 2010 roku, razem ze swoją z decyzją, z wyrokiem Sądu Najwyższego na moją korzyść, prawda, z Australii, Sądu Najwyższego w Australii, chciałem to opublikować w kilku gazetach. I tam dostałem informację, że wszelkie artykuły, które są niekorzystne dla banku, nie będą publikowane, czy to w Gazecie Wyborczej na przykład, czy to w Rzeczpospolitej,
użyto takiego argumentu, że Wydział Prawny Banku na to nie wyraził zgody, a między wierszami powiedziano mi, że no przecież bank jest jednym z największych tutaj naszych reklamodawców i w związku z tym przyszłość naszej gazety jest zależna od tych reklam. No wtedy właśnie, kiedy zaczęły się ukazywać artykuły niekorzystne dla systemu bankowego i piętnujące te patologie, to z kolei w Gazecie Polskiej zaczęły się w rewanżu ukazywać artykuły mówiące o rzekomych powiązaniach nowego ekranu z WSI. Ile w tym jest prawdy? No, to jest w Polsce klasyczny przykład, jak prawo działa. Mianowicie dziennikarz rzuca oskarżenie czy podejrzenie, że ktoś jest związany ze służbami. Tak jak oskarżono również mnie, że jestem związany z WSI. Nikt nie przedstawił żadnych dowodów, prawda? Natomiast to zaczyna żyć jako fakt prasowy. A że ten gość, czy jego spółka, czy też jego działalność medialna jest związana ze służbami. I w Polsce tworzy się fakty właśnie prasowe na takiej bardzo prostej zasadzie. Ja pytam, panie redaktorze, czy to prawda, że pan bije swoją własną żonę? I potem w prasie ukazuje się artykuł, że pan redaktor zaprzecza temu, ale fakt jest taki, że ta informacja została przekazana do publiczności i ona zaczyna funkcjonować. I potem ludzie powołują się na te fakty w innych publikacjach. I w rezultacie, jak się przed tym bronić? Nikt nie przedstawia żadnych dowodów, rzuca podejrzenia i oskarżenia. I jak udowodnić, że człowiek nie jest wielbłądem? Jest to niemożliwe. No, to środowisko, które ferowało takie oskarżenia, ono oskarża każdego, kto chce tworzyć trzecią siłę w Polsce, to znaczy jakąś taką formację, która ma być przeciwwagą i dla PiS-u, i dla PO, bo nas się chce od wielu lat uświadomić w takiej fałszywej alternatywie, że mamy wybór tylko między tymi dwoma partiami. Czy ty uważasz, że w Polsce budowanie trzeciej siły ma sens? Moim zdaniem Polska w ogóle nie nadaje się do demokracji parlamentarno-gabinetowej. Polacy albo do tego nie dorośli, albo nie potrafią tego zrozumieć, albo nie potrafią z tego korzystać. Proszę zwrócić uwagę, że w naszym kraju w tej chwili jest 2, 3, 4 partie, które są finansowane z budżetu państwa. No to jest wprost niesłychane. Gdzie na świecie jakakolwiek partia polityczna jest finansowana z budżetu państwa? Ja nie znam takiego kraju. W związku z tym politycy, obojętnie jaka to jest partia, ich głównym zadaniem jest wygrać wybory. To jest jedyny program, który reprezentują wszyscy politycy. Dlatego, że w Polsce polityka to jest sposób na życie. Sposób na zarabianie pieniędzy. Natomiast polityka to powinna być służba dla kraju, dla narodu, dla społeczeństwa. To jest zupełnie odwrócenie kota ogonem. Tak jak mówię, w Polsce musi w najbliższym czasie, moim zdaniem, nastąpić zmiana systemu sprawowania władzy. Polska powinna mieć system sprawowania władzy taki, jak funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych czy we Francji na przykład, gdzie prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych i on jest kontrolowany przez wszystkich obywateli. Sejm funkcjonuje jako władza ustawodawcza, natomiast to prezydent ponosi główną odpowiedzialność za to, co się dzieje w kraju i on jest reprezentantem rzeczywistym narodu. A tutaj właściwie nie wiadomo, kto reprezentuje obywateli zwykłych. Ja znam takich posłów, którzy przyjeżdżają tylko do swoich miejsc, z których są wybrani, przed wyborami. A tak to w ogóle ich nie ma. Tam wśród ludzi, których teoretycznie rzecz biorąc reprezentują. To są tak zwani spadochroniarze. Także wydaje mi się, że to, co w tej chwili funkcjonuje w Polsce, jest niezgodne z interesem i kraju, i narodu. Ten system musi się zmienić. Jeżeli się nie zmieni, to Polska prędzej czy później straci suwerenność, stanie się krajem zupełnie trzeciorzędowym, kolonialnym, no nie wiem. I to nie są wielkie słowa, to nie są slogany, takie są realia. Ja mogę to powiedzieć z największą odpowiedzialnością, bo znam, jak system funkcjonuje w wielu krajach, mam doświadczenie. Natomiast to wszystko, co się w Polsce dzieje, jest naprawdę niezgodne z interesem obywateli, z interesem narodu. A kto ma tworzyć tę trzecią siłę? Ruch narodowy?
Być może to jest jedna z opcji. Ruch narodowy, jak pan redaktor wiesz, też w tym brałem w tym udział, jest organizowany przez grupę młodych ludzi. Większość z nich, bo na przykład członkowie Młodzieży Wszechpolskiej, to są ludzie, którzy nie mają jeszcze 30 roku życia. To jest bardzo piękna inicjatywa i bardzo szczytna inicjatywa, tylko że ci ludzie nie mają doświadczenia, żadnego doświadczenia ani w interesach, ani w zarządzaniu. Właśnie jedną z tragedii Polski to jest to, że krajem zarządzają ludzie, którzy nie mają pojęcia o zarządzaniu. Oni nigdy w życiu niczym nie zarządzali, a teraz zarządzają czymś takim jak kraj. Tylko dlatego, że jest to lider określonej partii, czy mianowany przez tę partię, to jest osoba. Młodzież Wszechpolska, czy ONR, to są bardzo interesujące inicjatywy. Natomiast nie sądzę, żeby to mogło stanowić trzecią siłę. Zresztą tu nawet chyba nie chodzi o trzecią siłę. Ja uważam, że są inne, lepsze przykłady, na przykład samorządy. Bo tak naprawdę ja zastanawiam się niejednokrotnie, czy Polska nie powinna wrócić do tego systemu, który funkcjonował w czasach Królestwa, gdzie byli deputowani ludzie z określonego regionu, czy starostwa, czy też powiatu, prawda, którzy byli wybierani na sejmiku i oni byli delegatami do Sejmu. Bo ci ludzie, którzy pochodzą ze społeczności jakiejś tam, oni najlepiej przecież wiedzą, co jest dla tej społeczności najlepsze. I oni tę społeczność powinni reprezentować na szczeblach władzy ustawodawczej. A władza ustawodawcza, prawda, może decydować o sprawach dotyczących kraju. Natomiast to, co się dzieje na poziomie lokalnym, powinno być absolutnie w rękach samorządowych. Ja uważam, że to jest większy i lepszy potencjał, tym bardziej, że jest coraz więcej samorządów, które rzeczywiście pokazują, jak poprawić sytuację obywateli na terenie jakiejś lokalizacji, czy też powiatu, czy też gminy. Ty się zaangażowałeś i Nowy Ekran się też zaangażował w nagłaśnianie głosowania w sprawie referendum. Referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz. Już wiadomo od przedwczoraj, że ono się odbędzie 13 października. Powiedz mi, czy twoim zdaniem za tym referendum pójdą referenda w innych miastach w Polsce? Myśmy się zaangażowali rzeczywiście, nawet zebraliśmy kilka tysięcy podpisów. Ja uważam, że to, co się dzieje w Warszawie, Warszawa reprezentuje tak olbrzymi potencjał. W Warszawie mamy wszystko. Mamy i największe banki, i największe firmy, i mamy przedstawicielstwa zagraniczne, i mamy rząd, i mamy prezydent. Wszystko w Warszawie. Ja nie rozumiem, dlaczego Warszawa na przykład nie powinna liczyć 5-10 milionów ludzi. Przecież tu jest cała infrastruktura. Warszawa powinna prowadzić ten kraj do dobrobytu. To wszystko jest. A proszę zwrócić uwagę, jak to wszystko funkcjonuje. Nawet prostej ustawy śmieciowej, prawda, nie można było rozwiązać. A przecież tak naprawdę, tak jak to się dzieje w wielu krajach na świecie, śmieci to jest bardzo dobry również interes. To powinno być prowadzone przez przedsiębiorstwa komunalne. Powinno być i selekcja, i zbieranie, i utylizacja śmieci. Powinno to być pod nadzorem samorządów. Tak samo jak i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne i tak dalej, i tak dalej. W Wiedniu mamy oczyszczalnię ścieków w środku samego miasta. Przecież oni nie są głupszymi, prawda, albo idiotami. To jest bardzo mądry i bardzo realistyczni ludzie. Czyli co, po 13 października, niezależnie od tego, jakie będą wyniki tego referendum, czy wejdzie komisarz, czy nie wejdzie komisarz, czy będziemy mieli do czynienia z taką falą referendów, że w każdym albo w prawie każdym mieście ludzie dojdą do wniosku, że władza rządzi źle, trzeba go odwołać, tak jak się to robiło w Warszawie, i że ten ostatni rok rządów Platformy Obywatelskiej upłynie pod znakiem odwoływania jej samorządowych przedstawicieli. To bardzo ciekawy paradoks polskiej demokracji byłby. Tak jest, tak jest. No, jeżeli partie nie mogą doprowadzić do pozytywnych zmian,
Ja w ogóle mam koncepcję, prawda, że gdyby się udało w Polsce znaleźć kandydata na prezydenta, który miałby powszechne poparcie narodu, jest możliwość zmiany tego systemu. Dlatego, że prezydent, który miałby poparcie 60-70%, prawda, może spowodować referendum, które zmieni ordynację wyborczą, konstytucję. Ja wiem, że to musi być jeszcze zatwierdzone przez Zgromadzenie Narodowe, ale ja nie wiem, czy w takiej sytuacji, prawda, Zgromadzenie Narodowe będzie głosowało przeciwko woli narodu. Jeżeli naród w 60% czy w 70% wypowie się przeciwko istniejącej ordynacji wyborczej, czy przeciwko istniejącej konstytucji, to Zgromadzenie Narodowe też musi to zmienić. I to jest między innymi metoda edukacji ludzi, żeby ludzie, w Australii jest obowiązkiem głosować. Ja nie wiem, dlaczego w Polsce nie ma obowiązku głosowania. Tam w Australii na przykład, jak ktoś nie idzie do wyborów i nie ma usprawiedliwienia, płaci dużą karę. Ostatnio to było $150, prawda? To jest jakaś kwota. I tam wszyscy ludzie idą na wybory, bo oni wiedzą, że to jest ich decyzja. Kto rządzi, jak rządzi. W Polsce idzie 40 parę procent. Czyli referenda mogą być takim elementem edukacji narodu dotyczącej odpowiedzialności wszystkich obywateli za ten kraj, bo przyszłość Polski to jest państwo obywatelskie, bo to obywatele muszą rządzić krajem, oni wybierają swoich przedstawicieli, przedstawiciele zarządzają w ich imieniu, ale to obywatele muszą decydować, a nie partie polityczne, które kierują się tylko i wyłącznie jednym interesem. Zdobyć jak największą ilość mandatów, bo to się przekłada na pieniądze, prawda, z budżetu państwa. No i to tak się kręci. No i właśnie o tych pieniądzach jeszcze ostatnie pytanie. SLD mówi, że dług wielki jest, dług nasz narodowy i zewnętrzny i każdy inny jest tak duży, że wynosi kilka bilionów. Z kolei Platforma Obywatelska tematu długu unika jak się da. Jak ty oceniasz sytuację finansową Polski? No bo minister Rostowski nas zapewnia, że nawet jeśli jest źle, to będzie dobrze. Jeśli jest dobrze, to na pewno dzięki niemu. Jak ty oceniasz tą sytuację? Na pewno dług jest znacznie większy, niż podają to oficjalne media, czy też Platforma Obywatelska. Ja nie wiem, jaki jest dług, natomiast to nie jest... Dla mnie jest niemal pewne, że Polska jest praktycznie zbankrutowana, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Natomiast to jest wszystko moim zdaniem dług fikcyjny. Ten dług bardzo szybko można zrefinansować. A jak? Ja mam kilka pomysłów, nie będę dzisiaj na ten temat mówił, bardzo zapraszam na następny wywiad, jeżeli pan redaktor chce. Jest mnóstwo rozmaitych alternatyw. Na przykład kwestia waluty lokalnej, prawda, i tak dalej. Jak Amerykanie zastanawiają się nad likwidacją swojego długu, który wynosi już tam dużo więcej niż ich gross national product, prawda? Wynosi tam kilkanaście trylionów dolarów. To są niebotyczne kwestie. Co oni zrobią? Nie zmienią walutę. I dług zostanie, prawda, fikcyjny. W ogóle kwestia pieniądza to jest kwestia umowna, to jest kwestia bardzo fikcyjna. Także jest kilka metod likwidacji tego długu. To wszyscy wiedzą, jak to jest. Natomiast dług jest potrzebny do tego, żeby kontrolować za pomocą pieniądza społeczeństwo. I w tym kierunku idzie w ogóle cała cywilizacja w tej chwili, prawda? Ale to jest wszystko bardzo proste do zmiany. Proszę zwrócić uwagę, że Polska jest narodem tak przedsiębiorczym. Proszę zwrócić uwagę, na przykład lata okupacji niemieckiej, prawda? Nie było teoretycznie żadnej produkcji i naród przetrwał. Potem były lata czy zaborów, czy okupacji bolszewickiej, prawda? Czy też okupacji rosyjskiej. To nie jest kwestia nierozwiązywalna. Ten dług, który jest oficjalny, jest na pewno dużo większy nieoficjalny, ale poza tym są olbrzymie zobowiązania. Proszę zwrócić uwagę, jakie są teraz ruchy wokół otwartych funduszy emerytalnych.
Dlatego, że tutaj rząd szuka załatania, sposobów załatania rozmaitych dziur budżetowych. Ta dziura budżetowa teraz jest podobno tam 50 czy ileś miliardów złotych, prawda? I to się będzie stale powiększać. Dlatego, że niestety rząd jako rząd ma jedyną szansę finansowania budżetu, to jest poprzez emisję dodatkowego pieniądza. Ale rząd jako rząd nic nie produkuje. On tylko zwiększa podatki, zwiększa obciążenia dla obywateli i tak dalej. Także przyszłość Polski nie jest w rękach rządu takiego czy innego. Przyszłość Polski jest w rękach obywateli, w rękach narodu. I ja uważam, że trzeba skończyć z partyjniactwem na przykład na poziomie samorządowym, tylko dać ludziom na poziomie samorządowym szansę zarządzania nie tylko lokalizacją, nie tylko gminą, starostwem, ale całym krajem. I w tym kierunku trzeba zmierzać. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem dzisiaj był Ryszard Opara.